Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Julia Kostera, a w dzisiejszym odcinku Lexi będzie mną. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku Lexi będzie mną. Tak, słuchajcie, dzisiaj, nie wiem czy zauważyliście, ale I have makeup on. Ja nie noszę makeup. I mam też golf ubrany i mam spodnie. Ja dzisiaj wyglądam tak, jakby to nie jest odcinek, że ja jestem Lexi, ale jestem. No ubrana. Trochę wyglądasz jak Menel. Julia mnie ubrała, Julia mnie wymalowała, wystylizowała mnie, nauczyła mnie jak być Julia Costera. Julią Costerą. Nie mogę używać angielskich słów. Jak być Julią Costerą przez 24 godziny. Najtrudniejsza rzecz będzie to, że nie mogę mówić po angielsku i nie mogę jeść mięsa, słuchajcie. W tym McDonald's. McDonalda. McDonalda. Uwielbiam swoje życie, idę robić TikToki. I do szkoły. Jestem głodna i chcę iść jeść, ale ja nie wiem, gdzie wegetarianie chodzą jeść. Znaczy, mogę jechać do Maka i jeść same frytki, ale... to było blisko, już prawie powiedziałam coś po angielsku. Anyway, You're stupid! Dumb! Próbuję coś sobie ogarnąć do jedzenia, because... Ja pierniczę, czekajcie. Dobra, ja idę coś jeść bez mięsa. Okej, więc podjechaliśmy teraz do jakiejś restauracji i... nie jest to McDonald's. Nie jest to McDonald's ani KFC. Ja będę musiała zamówić coś wegetariańskiego. To nie powinno być aż takie trudne, Julia. Excuse me, lady. Anyway, to nie powinno być aż takie trudne, bo Julia je krewetki, może będą krewetki. Anyway, ale po tym jak wrócę, to muszę odrobić zadanie domowe za Julię i iść wcześniej spać. It is what it is. O! Dobra, jest jak jest. Idę jeść, jestem głodna. Let's go. Dobra, więc dostałam kartę i dlatego, że mam zabronione jedzenie mięsa, tym bardziej chcę to mięso. I słuchajcie, patrzcie. Żeberka w sosie barbecue z frytkami. Szukam czegoś bez mięsa. Danie bez mięsa jest jak drzewo bez liści, jak samochód bez opon, jak lampa bez żarówki, jak drzwi bez klamki. Czym jest danie bez mięsa, ja się pytam. Znaczy, szanuję osoby, które nie jedzą, bo fajnie, ale ja po prostu... Okej, dobra, zamawiam coś wegetariańsko. See you later. Kurde. Żeberka w sosie barbecue z kulendrą kukurydzy oraz frytkami, ale bez żeberek. Jakby sos barbecue, frytki i kolba kukurydzy, ale bez żeberek. Da się zrobić. Da się zrobić? Okej, super. Żeberka bez żeberek. Dziękuję. Więc zjadłam wszystko bez problemu. Było dobre, ale jak sobie wyobrażam, jak te danie by smakowało jeszcze z żeberkami, to... Ale zaczynam już sama jakby zauważać, że mówię po angielsku, więc sama się poprawiam. To już jest plus. Anyway, You're so stupid! Dobra, teraz jedziemy do domu, bo ja muszę iść odrobić zadanie domowe. Ew. Siemaneczko, ziomeczki, wróciłam do domu. Poczekajcie, bo Julia ma taki głęboki, troszeczkę męski głos. Więc wróciłam do domu i teraz będę robić lekcję, bo jutro mam matmę. Nie, ja nie umiem takim głosem, ale Julia ma taki trochę głos. Więc to są Julii książki. Być, ja nawet nie umiem tego przeczytać, nie żartuję, przedsiębiorczość. Czy ona coś w ogóle robi? O, geografia. Może geografię zrobię. Ale nie. Nope. For Jesus Christ. Disgusting. Obrzydliwa matma. Tylko robi mi się naprawdę niedobrze. Robi mi się naprawdę niedobrze, jak ja na to patrzę. Pamiętam to wszystko i... Wow, okej. Ja umiem to robić, ja umiem. Naprawdę to się robiło tu, to tak. Ty robisz tak, tak. No. Jest jak jest. Julia zawsze przed spaniem, ona ma taki cały swój rytuał, gdzie ona nakłada pełno maseczek na twarz, na włosy. Ona codziennie w ogóle myje włosy, więc ja nie myję codziennie włosów, bo jak ja bym miała prostować moje włosy codziennie, to być, znaczy... Ew, jak to brzmi po polsku, jak się mówi s***o. Anyway, w każdym razie, więc idę umyć głowę, chociaż mam totalnie dzisiaj...
wczoraj byłam i mam takie jeszcze dobre włosy. Będę musiała je prostować i... Aha, i lekturę muszę przeczytać, bo ona mówiła, że ma mitologię na jutro, czy coś takiego, więc... I mean, dobrze, że już nie chodzę do szkoły, naprawdę. Dobra, ja czytam jakiś mit śródziemnomorski i powiem szczerze, że it's actually kind of interesting. Jest w sumie nawet interesujące. Nie jest źle, naprawdę, myślałam, że będzie nudniejsze. W każdym razie, dobra, ja będę teraz czytać sobie te mity i idę spać. Jutro idę do szkoły. Dobra, bye bye. Pa, pa. Lexi, wstawaj, do szkoły musisz iść. Siemaneczko, ziomeczki. Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wstać, ale ja muszę iść do szkoły, bo jestem Julia Kostera. Dobra, to jest moja część garderoby. Tęsknię za tobą, bluzy, dresy. A to jest Julii część garderoby. Spodnie, obcisłe bluzki, jeansy, golfy. Wydaje mi się, że Julia dużo nosi jeansów, więc bierzemy jakieś jeansy. What the fuck? Co to jest? To jest dla babies? Nope. Nie. Jest jak jest. Oj. Szybko, szybko, bo mam na 8 do szkoły. Masz jakieś rady przed szkołą? Kogoś nie lubisz? Kogoś lubisz? Z kimś mam się bić? Jeszcze są zajebiści. Jeszcze są zajebiści? Do jakiego liceum ty chodzisz? No właśnie też się nie spodziewałam tego. Czy u was na matematyce chodzicie do tablicy? Tak. To ja nie idę na matematykę. Ja wyglądam jak jakiś piłkarz w tej koszulce. Prostowałam włosy, umyłam się. O, Julia często tak stoi. I robię taką minę. Zaczęłam się trochę denerwować tą szkołą. Co jak mnie nie zaakceptują? Co jak ktoś będzie mnie bullying robił? Nie wiem jak jest bullying po polsku. Znęcam się nade mną. Ale w piątek dzisiaj to chyba tak imprezowo bardziej do szkoły. Czyli bardziej torebkie, nie? No. Czy ja wyglądam jakbym szła do szkoły, Muszę się zobaczyć. What the fuck? Teraz idę zjeść coś na śniadanie, bo przed szkołą powinno się jeść śniadanie chyba. Julia Kostera bez Cini Minis to nie jest Julia Kostera, więc na śniadanie Cini Minis. Aha, i Julia zawsze, jak mówi o Cini Minis, to wspomina o tym, że Nitro ma jej przywieźć Cini Minis, więc Nitro przywieźć Julii Cini Minis. Ew. Mój Uber właśnie podjechał. Ja nie wiem, czy oni mnie w ogóle wpuszczą do tej szkoły, czy ja wyglądam trochę jak Julia Kostera. Radek, czy ja wyglądam jak Julia Kostera? Trochę. Cześć. Ja jestem Julia Kostera i w dzisiejszym odcinku nie, ona ma głębszy głos. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julia Kostera. To ja z wami się widzę, nie wiem kiedy, ale ja idę do szkoły. Bye. Dobra, słuchajcie, nie wpuścili mnie do szkoły, podjechałam pod szkołę, weszłam z Kubą, Kuba z kamerą, kurde, i wyszedł jakiś nauczyciel, poszedł po dyrektora i ja szybko uciekłam. Jestem z powrotem w domu, idę zrobić coś do jedzenia teraz, bo jak wraca się ze szkoły, to robi się chyba coś do jedzenia. Czekajcie, bo muszę pamiętać, że jestem dzisiaj Julią Kosterą. Dobra, więc dzisiaj idę robić obiad, teraz zrobię sobie jakieś wegetariańskie jedzenie, bo ja nie lubię mięsa. Poczekajcie, bo ona mówi niskim głosem. Bo ja nie lubię mięsa, więc zrobię jakieś wegetariańskie jedzenie i będzie fajnie. I'm Julia Kostera today, więc będę robić prawdziwe danie. Ja kompletnie nie umiem gotować. Mam tutaj tofu, bo Julia jest wegetarianką, a tofu to jest wegetariańskie, wegańskie, whatever, więc pierwszy raz w życiu będę jeść tofu. Oh wow! Czuję się jak kucharz, damn! Okej. Wiesz co, uświadomiłam sobie, że być może mój przyszły mąż to ogląda i patrzy, like, ja umiem gotować. Get the camera on my fucking face! What the fuck was... Baby! Bo trzeba osuszyć tofu przed krojeniem. O kurde, ale ładnie to pokroiłam. Ja nie wiem, czy ja chcę to dodawać do mojego jedzenia. Ja tu się staram, robię ładne, dobre żarcie i ten tofu mi wszystko spieprzy. Okej, więc w tej oto chwili pierwszy całe danie. I hold the camera, you do. This is Cuba. Trochę za bardzo przysmażyłam.
Słuchajcie, mam ubrane dżinsy i ja nie mogę oddychać w tych dżinsach. Muszę je odpiąć, bo jak siadam, to... o wiele lepiej. Okej, posmakuję teraz to tofu usmażone. Smakuje jak kredki! To smakuje jak kredki! Się nawet nie wypowiadam, kurde. Ja chciałabym to lubić, naprawdę chciałabym, ale... I can't, it's just nasty. Ale nie mogę, to jest po prostu obrzydliwe. Więc dobra, jem, idę TikToki robić i ja. Bye. A teraz nagram TikToka i zastanawiałam się długo, do jakiej piosenki nagrać TikToka, ale być logiczne, że do mojego fragmentu. Słuchajcie, w ogóle nagraliście 60 tysięcy TikToków do mojego fragmentu, to I wanna roll you on my wrist and then I saw my chain, cause I'm a bad bitch. Więc nagram do tego, ja totalnie nie wiem, jak tego się używa, nie robię żadnych transitions, żadnych, wiecie, To muszę zaliczyć to, że robiłam TikToka, bo Julia słynna TikTokerka. Okej, okay, what the fuck? Oh my gosh, wyszło tragicznie! Ja pierniczę, nawet nie wiem, czy... Dobra, ja tego nie... Wow, więc zaliczyłam wszystko, wydaje mi się, że żyłam dobrym życiem jako Julia Kostera. Jeśli wam się spodobał ten filmik, to you can drop a like, all that good shit. Czekajcie, spróbuję zakończyć tak, jak Julia zakończy. To tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję, że oglądaliście. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarza, subskrypcję, wszystko, dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.